Sponsorem programu jest firma MotoDocker, autoryzowany dealer Suzuki, Częstochowa, ulica Jadwigi 4/10. Telefon 34 365 13 01. www.motodocker.com.pl. Witam, z tej strony Rafał Piotrowski. Dziś startujemy z nowym projektem, który będzie poświęcony włókniarzowi Częstochowa. Jest to program W jaskini lwa. Pierwszy odcinek magazynu żużlowego nagrywaliśmy w siedzibie firmy MotoDocker, autoryzowanego dealera marki Suzuki w Częstochowie. Moim Państwa gościem będzie dzisiaj Dariusz Szczeszyński, PO prezesa spółki CKM Włókniarz. Witam serdecznie, Panie Darku. Panie Darku, no trudna sytuacja we włókniarzu od kilku miesięcy dobrych, bo już od zeszłego sezonu. No i te zawirowania z zawodnikami, zaległości z zeszłego roku. Emil Sajfudinow szczególnie był tym najbardziej poszkodowanym żużlowcem przez klub. Były zaległości, ale gdzieś się naprawiały te stosunki między klubem a zawodnikiem. On sam mówił, że jednak spłacacie. No i wszystko szło ku dobremu, ale w pewnym momencie, chyba z 3 tygodnie temu, Rosjanin wydał oświadczenie, że jednak klub zaprzestał płacić pieniądze, te zobowiązania. Co takiego się stało, że nagle włókniarz przestał regulować zobowiązania wobec zawodnika? To nie wiem, mniej kibiców na tych ostatnich meczach, bo rzeczywiście po meczu z Unibaksem Toruń troszkę mniej tych kibiców zaczęło przychodzić. Znaczy, trzeba pamiętać, że roszczenia pana Sajfudinowa dotyczą roszczeń z zeszłego roku. Jest to bardzo wysoka kwota, którą klub zobowiązał się spłacić w bieżącym sezonie. Zawarta początkowo ugoda była realizowana przez klub w ramach możliwości środków finansowych. Były środki przekazywane w miarę terminowo na rzecz pana Sajfudinowa. W momencie, kiedy zaprzestaliśmy płacenia regularnie tych zobowiązań, zaproponowaliśmy panu Sajfudinowowi przelew wierzytelności należy na rzecz klubu w kwocie około 500 000 zł, także to była kwota znaczna. Kwota, która należy nam jest od sponsorów. Pomimo prób przekazania tych środków na rzecz pana Sajfudinowa nie doszło do porozumienia ostatecznego co do kompensaty tych wzajemnych zobowiązań. Klub nadal będzie starał się realizować zobowiązania w ramach swoich możliwości finansowych. Jednakże musimy pamiętać, że jest to zobowiązanie z zeszłego roku, kiedy to wynikały te zobowiązania z treści kontraktu i zobowiązań, jakie zostały zaciągnięte przez klub w uprzednim sezonie. Panie Darku, mówił Pan o tych sponsorach, którzy mają zobowiązania wobec włókniarza. To jest dziwna sytuacja. Wy pójdziecie tropem Emila i też na przykład Komornik wkroczy do akcji? To znaczy, jeżeli nie dojdziemy do porozumienia co do przelewu wierzytelności na rzecz pana Sajfudinowa, podejmiemy kroki prawne w celu egzekwowania swoich roszczeń finansowych od sponsorów i środki przekażemy na spłatę zobowiązań, czy to pana Sajfudinowa, czy innych zawodników, aby zobowiązania zostały uregulowane w całości. Jak była ta przerwa między rozgrywkami w Enea Ekstralidze w lipcu? Mówił Pan, że klub ma zabezpieczony budżet na sierpień. No i jest sytuacja z Emilem. Komornik zajął dotację z miasta, pierwszą ratę 500 000 zł z puli promocji miasta poprzez sport. To były właśnie te środki zabezpieczone? Nie, muszę wyjaśnić. Miasto przekazało na rzecz klubu kwotę 500 000 zł. Kwota została w całości przekazana na rzecz zawodników, w tym także na rzecz pana Sajfudinowa. Pozostała pula z promocji miasta została przewidziana na koniec sezonu rozgrywki i wtedy te kwoty są zagwarantowane na koniec sierpnia, aby wypłacić zawodnikom. Klub też spodziewa się uzyskania własnych środków, czy to od sponsorów, czy też od kibiców poprzez sprzedaż biletów. Także te kwoty i środki są zabezpieczone dla zawodników, aby mogli dostać wynagrodzenie za swój udział w zawodach w okresie sierpnia. Faktem jest, że pan Sajfudinow podjął czynności w celu zabezpieczenia środków finansowych na koncie Urzędu Miejskiego, jednakże klub podjął starania, aby uchylić to zabezpieczenie. Środki prawne, które umożliwiają uchylenie tego zabezpieczenia, aby te środki były przekazane bezpośrednio na zawodników, którzy będą uczestniczyli w rozgrywkach w bieżącym sezonie jeszcze. Przy temacie Komornika mówiło się też, że zagrożony jest finał indywidualnych mistrzostw Europy, który odbędzie się 19 września w Częstochowie. No bo miasto też 100 tysięcy ma przekazać na tą imprezę. Było te 100 tysięcy w tej puli 500 tysięcy, czy nie zagrożona jest impreza? Seka jest bezpieczna, bo jest to porozumienie pomiędzy nami jako klubem sportowym Włókniarz i organizatorem One Sport. Jest umowa porozumienia zawarta, środki finansowe w całości zagwarantowane przez miasto i przez innych sponsorów przechodzą na konto One Sportu, także środki finansowe są zabezpieczone, impreza będzie przygotowana. Gorąco zapraszam na udział na tą imprezę z kibiców. Sytuacja Włókniarza jest trudna. No, w mediach mówi się, że to jest dług wynosi między 3,5 miliona a 4 miliony złotych. Na pewno nie będzie Pan zdradzał tej kwoty, ale wiadomo, że to są duże, duże kwoty, ponieważ no, są zobowiązania jeszcze z zeszłego sezonu. Jest jakiś plan naprawczy, jest jakaś w ogóle szansa, że uda się spłacić te środki?
w przyszłym sezonie wystartować w lidze? W obecnym okresie, w obecnym sezonie klub całość środków pozyskiwanych od sponsorów i z biletów przekazuje na spłatę zobowiązań zawodniczych bieżącą działalność. Zobowiązania tego, o których Pan mówi, to dotyczą zeszłego sezonu i zobowiązań zaciągniętych przez uprzedni zarząd. Klub podejmuje wszelkie starania, aby te zobowiązania uregulować. Sytuacja jest bardzo ciężka, a szczegóły co do wielkości zobowiązań klub uzyska obecnie po zbadaniu bilansu przez biegun rewident. Dokumenty zostaną przekazane w przyszłym tygodniu, także klub wtedy będzie miał czytelny obraz zobowiązań z zeszłego sezonu. Panie Darku, były takie głosy, że jednym z punktów, które mogą wyprowadzić Włókniarza na prostą, to jest upadłość układowa, coś takiego, co stosował Start Gniezno w zeszłym roku. Może Pan wyjaśnić kibicom, czy jest coś na rzeczy i w ogóle na czym to polega? Czym to się różni od na przykład licencji nadzorowanej, bo wtedy też trzeba spłacać te należności. Czym to się różni, jaka jest korzyść dla klubu w przypadku? Licencja nadzorowana nakłada obowiązek na klubu zawarcia porozumienia z zawodnikami co do ustalenia spłaty zobowiązań. Przy czym te zobowiązania powinny być rozliczone w ramach tego sezonu. Mogą dojść do jakichś przesunięcia, ale to na przyszły sezon. Natomiast zawarcie postępowania upadłościowego z formą naprawczą, w formie układu przed sądem powoduje, że nasze zobowiązania mogą być rozłożone w czasie na wiele lat. Może dojść do redukcji zobowiązań z zawodnikami, także wtedy ta sytuacja klubu byłaby bezpieczniejsza i wygodna, bo mamy redukcję zobowiązań, tak jak było to w Gnieźnie, o kilkadziesiąt procent i rozłożenie zobowiązań na kilka lat spłaty tych zobowiązań. Także to jest bardzo bezpieczna i taka możliwa ścieżka dalszego postępowania przez Włókniarz. Ale żeby nastąpiło coś takiego jak upadłość układowa, musi być zgoda zawodników, prawdopodobnie wszystkich. Rozmawiał Pan z żużlowcami na ten temat? Powiem tak. Faktem jest, że musi być zgoda wierzycieli na zawarcie tego układu. Przy czym oni też muszą sobie zdawać sprawę, że w tym postępowaniu układowym uzyskają znacznie większe środki niż w postępowaniu likwidacyjnym. Także myślę, że dojdziemy do porozumienia z zawodnikami, z tymi, co rozmawiałem, obecnie jeżdżącymi. Przedstawimy tę propozycję. Oni akceptują, rozumieją sytuację i myślę, że będą akceptować możliwość zawarcia układu z klubem w celu spłaty zobowiązań w dłuższym okresie czasu. Mówiliśmy o zawirowaniach wokół Emila Sajfulinowa. Były też zawirowania wokół Grześka Walaska. On w połowie lipca mówił, że ze względu na długi klubu wobec jego osoby, on więcej nie pojedzie w barwach Włókniarza. No i była sytuacja chyba trochę ponad tydzień temu, kontuzja obojczyka. Grzesiek jest zawodnikiem, który ma najwyższą średnią w zespole Włókniarza, także można za niego zastępstwo robić. I kibice się zastanawiali, czy w ogóle zawodnik po tym wszystkim wyśle zwolnienie lekarskie, bo mógł wysłać na przykład na dwa dni zwolnienie. Wtedy klub nie mógłby żadnych konsekwencji wobec niego wyciągnąć. Zachował się jednak chyba fair, bo to zwolnienie jest do końca sierpnia. Ciężkie były rozmowy, żeby dogadać się z zawodnikiem, żeby on przysłał to zwolnienie? Czy nie, to była jego samodzielna decyzja, przysłał zwolnienie do klubu po uzyskaniu tego zaświadczenia od lekarza. Także nie było to związane z presją z klubu czy prośbą. Myślę, że tutaj zawodnik rozumie sytuację klubu. To, że były jakieś zawirowania finansowe, no to jest zawsze jakieś tam rozbieżności pomiędzy stanowiskiem klubu a zawodnikiem. Klub zawsze starał się wynagradzać pana Walaska co do jego poczynań sportowych. Pamiętamy, że w tym sezonie forma jego była formą zróżnicowaną, ale zawsze z tego, co przekazywał po każdym meczu, zawsze starał się jechać jak najlepiej umie i walczyć dla klubu tak, jak potrafi. Taki zawsze przekaz przekazywał do zarządu, że zawsze jeździł na maksimum. Grzesiek to zwolnienie wysłał do końca sierpnia. Mamy jeszcze mecze we wrześniu, później prawdopodobnie baraże czekają Włókniarz. Jest szansa, że ten zawodnik jeszcze wróci na tor i wspomoże zespół? No zobaczymy od sytuacji zdrowotnej pana Grzegorza. Jeżeli będzie na tyle sprawny fizycznie, żeby mógł uczestniczyć i będzie chciał jeździć w barwach Włókniarza, to oczywiście tak. Czeka nas bardzo ważny mecz. Niedziela, godzina 16:30, stadion SGP Arena. Przyjeżdża najsłabsza drużyna Ekstraligi, Wybrzeże Gdańsk. Trzeba wygrać, bo marzenia o miejscu szóstym prawdopodobnie po Wrocławiu już odjechały, ale trzeba walczyć, utrzymać tą siódmą pozycję, która daje prawo do udziału w barażach z pierwszoligowcem. Jak Pan widzi to spotkanie niedzielne, to będzie spacerek, no bo najsłabsza drużyna przyjeżdża, czy jednak walka do ostatniego biegu? To znaczy nie można lekceważyć żadnego zawodnika. Przyjeżdża drużyna, która też przyjeżdża walczyć, przyjeżdżają zawodnicy z Wybrzeża, którzy chcą pokazać też swoją rywalizację. Najważniejsza będzie ta rywalizacja sportowa dla kibiców, bo oni przychodzą po emocje. Drugim elementem jest wynik sportowy, który będziemy chcieli osiągnąć, czyli uzyskać zwycięstwo nad Wybrzeżem, co zagwarantuje nam trochę lepszą pozycję niż obecnie mamy w lidze.
Z ostatniego meczu we Wrocławiu widzimy, że nasza drużyna jest zdeterminowana do walki. Zawodnicy pokazali się naprawdę z dobrej strony. Trzeba pochwalić wszystkich zawodników, ci co zostali w klubie, że walczą do końca i nie zgłaszają pretensji finansowych przed meczem. Także czują i rozumieją sytuację klubu i chcą dalej walczyć w barwach Włókniarza do końca sezonu. Ostatnio Włókniarz w zeszły piątek odjechał sparing na własnym stadionie z Rowem Rybnik. No i gościnnie w barwach Włókniarza wystartował wychowany klubu Borys Miturski. No, okazało się, że najlepiej z chłopaków się zaprezentował. No i pojawiają się takie głosy, że może warto byłoby go ściągnąć do Włókniarza na wypożyczenie z Grudziądza. Będzie coś robione w tym kierunku? Znaczy tak, faktycznie pan Borys bardzo ładnie zaprezentował się na tym sparingu. Ten sparing też pokazał właściwie siłę naszej drużyny, że pomimo głównych zawodników nadal mamy bardzo dobry skład i mocny skład, który może wygrywać z drużynami coraz niższych lig, ale pokazuje wolę walki zawodników. Pan Borys pokazał się z najlepszej strony. Prowadzone są rozmowy z panem Borysem, aby ewentualnie wzmocnił naszą drużynę w ostatnich meczach. Panie Darku, jest jeszcze temat Griszy Łaguty. Z nim też były problemy, odmawiał startu w meczach. W czerwcu w meczu Ligi Rosyjskiej odnowiła mu się kontuzja stopy. Przed sezonem na krosie tej kontuzji się nabawił. Jak wygląda stan zdrowia zawodnika? Jest szansa, że na przykład na te baraże chociaż wróci wspomóc zespół? Znaczy, myślę, że tak. Jeżeli będzie na tyle zdrowy, żeby przyjechać, na pewno przyjedzie, bo z panem Grigorijem bardzo dobre kontakty mamy, utrzymujemy. Także myślę, że pokaże się, jeżeli będzie taka potrzeba klubu. Ja nie snuję żadnej czarnej wizji, no ale to jest tylko sport. Prawdopodobnie będą te baraże odpukać. Może się zdarzyć jakaś kontuzja, możemy przegrać baraże i Włókniarz wtedy spadłby do pierwszej ligi. Co w takim wypadku robi spółka? Jest znaczy, upadłość, czy startujecie dalej? Pamiętać, że w pierwszej lidze wtedy będziemy najmocniejszym zespołem. Nie będziemy dalej jeździć dla kibiców Częstochowy. Nadal Włókniarz będzie funkcjonował w swojej nazwie i w swojej siedzibie. Panie Darku, ja bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiaj. Życzę, żeby udało się te baraże fajnie odjechać, utrzymać w lidze i poukładać wszystkie tematy w klubie. Dziękuję bardzo, ale bardzo gorąco chciałem zaprosić kibiców na najbliższy mecz w niedzielę o 16:30, mecz z Gdańskiem. Bardzo liczymy na udział kibiców i na fajną zabawę. Także zapraszam bardzo gorąco. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również Państwu za obejrzenie tego odcinka. Pierwszy odcinek magazynu żużlowego w Jaskini Lwa nagrywaliśmy w firmie Moto Joker, autoryzowanym dealerze marki Suzuki. Moim Państwa gościem był Dariusz Szleszyński, PO prezesa spółki CKM Włókniarz.